Z ośrodkiem Karta rozpocząłem współpracę we wrześniu, 2 lata temu. Pracuję w dziale zajmującym się fotografią. Wybrałem i kartę, i ten dział poświęcony fotografii ze względu na moje zainteresowania historią, przy czym dodałbym, że historia bardziej interesuje mnie w takim wymiarze człowieka, tak zwanego zwykłego człowieka, a nie wielkich postaci, wielkich wydarzeń. Moje pierwsze miesiące polegały na tym, że zarówno skanowałem, jak i opracowywałem zdjęcia z negatywów i z pozytywów. Po pewnym czasie dokonaliśmy pewnej zmiany i zajmuję się już teraz wyłącznie opracowywaniem fotografii. Przede wszystkim muszę rozpoznać fotografię, zlokalizować ją w czasie i w przestrzeni, zidentyfikować osoby i opisać, stosując wyrażenia przyjęte w systemie, które ułatwiają osobom poszukującym informacji odnalezienie bądź przedmiotu, bądź miejsca, bądź osoby. Najciekawsza była kolekcja rodziny Świdów. Przede wszystkim ze względu na rozpiętość czasową. Najstarsze zdjęcia pochodziły z XIX wieku, najnowsze z lat 70. XX wieku. Także miałem możliwość prześledzić historię tej rodziny prawie przez 80-90 lat. Ilekroć przeglądam takie duże kolekcje, zwłaszcza gromadzone w albumach, starannie opisywane, odczuwam tak dziwny w sercu niepokój czy żal, że w mojej rodzinie nie udało się tego rodzaju zbiorów ocalić.